Co roku w Polsce na nowotwory złośliwe zachoruje 150 tysięcy chorych, z czego umiera 90 tysięcy. Są to dane znacznie gorsze niż wyniki naszych zachodnich sąsiadów, co skłania nas do poszukiwań metod ich polepszenia. Jedną z takich metod jest niewątpliwie powstający aparat do śródoperacyjnej radioterapii. Napromieniowanie śródoperacyjne następuje w trakcie operacji, bezpośrednio po usunięciu guza przez chirurga. W ten sposób można leczyć mięsaki tkanek miękkich i nowotwory przewodu pokarmowego. Dotyczy to zarówno górnego odcinka, głównie trzustka i żołądek, jak i dolnego, czyli głównie rak odbytnicy. Najczęściej jednak metodę tę stosuje się w przypadku raka piersi. Leczenie oszczędzające raka piersi, a to jest najczęstsza metoda w tej chwili leczenia chorych z rakiem piersi, wymaga uzupełniającego napromieniania. Jest kilka metod pozwalających podnieść dawkę na loże po wyciętym guzie. Jedną z tych metod jest właśnie śródoperacyjne napromienianie. Ja, mając za sobą 250 takich wykonanych procedur, pozostaję fanką tej właśnie metody napromieniania loży po wyciętym guzie. Stoję przy stole operacyjnym, widzę tkankę, którą muszę naświetlać. Po drugie, mogę wybrać aplikator i odpowiednią energię, żeby objąć napromienianą okolicę jednorodną dawką. Po trzecie, skracam czas leczenia. Po czwarte, maksymalnie oszczędzam narządy sąsiednie. Po piąte, oszczędzam skórę, która nie jest napromieniana, w związku z tym nie będzie żadnych odczynów popromiennych ze strony skóry. Efekt kosmetyczny jest jednym z istotnych elementów leczenia chorych z rakiem piersi. Napromieniowanie śródoperacyjne to stosunkowo nowa metoda terapii. Dostępne na rynku urządzenia nie spełniają wielu oczekiwań lekarzy, którzy chcieliby mieć aparat pozwalający na szybkie i łatwe użycie. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w latach 2009-2013 realizowało projekt Akceleratory i Detektory i wynikiem tego projektu był m.in. akcelerator do terapii śródoperacyjnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, podjęliśmy kolejne wyzwanie zbudowania akcelatora do terapii śródoperacyjnej, ulepszonego, bardziej mobilnego oraz dającego łatwiej się pozycjonować. Dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań stosowanych podjęliśmy realizację nowego projektu pod nazwą Kompleksowy System do terapii śródoperacyjnej. Akcelerator do terapii śródoperacyjnej Intraline, zaprojektowany i zbudowany w Świerku, to w pełni mobilna konstrukcja, która umożliwia dostarczenie wiązki elektronów pod odpowiednim kątem bezpośrednio do miejsca wykonanej operacji. Nasza konstrukcja umożliwia niezwykle precyzyjne naprowadzenie głowicy akceleratora na aplikator, a następnie dostarczenie mocy mikrofalowej do struktury przyspieszającej, niezależnie od jej położenia w stosunku do całego akceleratora. Konstrukcja ma 6 stopni swobody, jest wyważona we wszystkich węzłach kinematycznych, co pozwala osiągnąć bardzo duży zakres ruchów głowicy, liniowy i kątowy. Na końcu ruchomego ramienia umieszczonego na obrotowym cokole znajdują się najważniejsze części akceleratora. Struktura przyspieszająca elektrony i głowica formująca strumień elektronów w terapeutyczną wiązkę. W akceleratorze elektrony produkowane są w wyrzutni elektronów. Następnie trafiają do najważniejszego elementu, który tak naprawdę przyspiesza wiązkę. Do struktury przyspieszającej złożonej z zestawu obszarów, w których elektrony przyspieszane są za pomocą pola elektromagnetycznego. Elektrony przyspieszane są w kolejnych obszarach, w których pole elektromagnetyczne ma przeciwny kierunek. Najważniejszym zadaniem naukowca, który projektuje strukturę przyspieszającą, jest zapewnienie odpowiedniej zależności pomiędzy odległościami między obszarami przyspieszania, prędkością cząstek oraz częstotliwością, z jaką pole zmienia swój kierunek.
Układ formowania wiązki charakteryzuje się unikalnym połączeniem cech i właściwości niespotykanym w żadnym innym akceleratorze mobilnym. Dostarcza wiązek terapeutycznych wysokiej jakości, jest przy tym jednocześnie krótki i lekki, a przez to wygodny w użyciu. Jest również bardzo bezpieczny. Promieniowanie na zewnątrz jest ponad 500 razy niższe niż dopuszcza odpowiednia norma dla akceleratorów medycznych. Wszystko to razem sprawia, że nasze rozwiązanie jest niemal idealne dla radioterapii śródoperacyjnej. Rolą fizyka medycznego w procedurze radioterapii śródoperacyjnej jest wyznaczenie takich parametrów wiązki promieniowania, aby uzyskać odpowiedni rozkład dawki. Elektrony przyspieszone do prędkości bliskiej prędkości światła wnikają w głąb napromieniowanej tkanki na głębokość zależną od niesionej przez nie energii. Na swej drodze bezpośrednio lub pośrednio uszkadzają DNA, co prowadzi do śmierci komórek. Najczęściej u pacjentów onkologicznych stosuje się naświetlania fotonami w kilku sesjach, w odstępach kilkudniowych. Najnowocześniejszą obecnie metodą jest terapia hadronowa. Nie jest ona jeszcze powszechnie dostępna, gdyż wymaga dużych i kosztownych instalacji. Terapia śródoperacyjna wykorzystująca elektrony jest najkrótszą i najtańszą procedurą naświetlań akceleratorowych. Stosowane aplikatory mogą mieć średnicę od 3 do 10 cm. Akcelerator Intraline pozwala na wykonanie naświetlań z energiami 6, 8, 10 lub 12 megaelektronowoltów. Lekarze i fizycy medyczni będą mieli do swej dyspozycji system komputerowego wspomagania planowania leczenia. Projekt Intrados konstrukcji aparatu do radioterapii śródoperacyjnej był realizowany w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Zespół pracowników Centrum Onkologii w Poznaniu, chirurgów, radioterapeutów, fizyków medycznych, pracowników bloku operacyjnego czynnie uczestniczył w projekcie konstrukcji tego aparatu. Dzięki pracy pracowników Centrum Onkologii ustaliliśmy najlepsze możliwe kryteria z punktu widzenia codziennej pracy klinicznej. Projekt Kompleksowy System do Terapii Śródoperacyjnej został zrealizowany przez NCBJ, WCO oraz firmę UJP Hightech System SA i Jarosław Kołcun. Projekt Intrados został pozytywnie zrealizowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, gdzie przeszedł pomyślnie testy wiązki pod względem terapeutycznym. Następnie zostanie skierowany do badań certyfikujących to urządzenie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku trafi do Wielkopolskiego Centrum Onkologii celem przeprowadzenia dalszych badań klinicznych.